No i co? Tak jak mówiłem, udało się zakupić silnik. Kolega mi kupił silnik, dałem mu pieniążki, kupił. Tak więc mam dawcę, jest on kompletny. Tłok stoi w cylindrze, ale może uda się to jakoś rozruszać. Podobno nie ma przerywacza. Rozbierzemy cały silnik, mam na razie kupiony zestaw uszczelek. Tak więc rozbierzemy, zobaczymy co tam się w środku kryje. Może akurat posłuży w moim komarze. No i co, minęło parę dni od zakupu silnika. No i Złomek ożył, Złomek jeździ. Rewelacji nie ma, ale da radę się nim przemieszczać. Wyszło po drodze trochę komplikacji. Albo mam delikatnie z tyłu koło scentrowane, albo są łożyska, mają za duży luz. Bo delikatne ma bicie koło z tyłu. To jeden mankament. No a tak ogólnie to nie nagrywałem filmu z rozbiórki i składania silnika. To wiecie, całe łapy upaprane w oleju, kurczę, masa narzędzi wszędzie dookoła. Nie chciałem sobie kamery ufajdać, ale z takich mankamentów, które wyszły w trakcie naprawy, no to ogólnie było tak, że tłok w cylindrze stał dęba, no to tłok udało mi się wyciągnąć. Był złapany na pierścieniach, delikatnie cylinder w środku podczyściłem, założyłem inny tłok używany, który miałem nominalny, bo tutaj cylinder jest nominał, co jest fajne. W ogóle mamy oznaczenie silnika, jest to 003. Sprzęgło. Poprzedni użytkownik tego silnika, który go miał po prostu, jeździł nim i tak, sprzęgło po prostu nakrętka, która jest tutaj od strony sprzęgła. Popuściła się i cały kosz sprzęgłowy tak się dziwnie obrócił i zakleszczył, że nie mogłem go po prostu zdemontować i musiałem go ciąć szlifierką. Tak więc też założyłem kosz sprzęgłowy sprawny, używany, który miałem. Wymieniłem łożyska, uszczelniacze na wale, wiadomo, uszczelki, gaźnik też jakiś tam miałem. Dużo rzeczy udało mi się zakupić na skupie złomu, trochę gdzieś po jakichś znajomych, trochę miałem. Tak więc bardziej taki remont z odzysku tutaj wyszedł tego silnika. Założyłem, ogarnąłem też przedni hamulec, bo miałem lineczkę, tak więc to jest zrobione. Kupiłem linkę do sprzęgła. Linka do sprzęgła, można powiedzieć, pasowała idealnie, bez żadnych przeróbek, tylko tu musiałem sobie przegwintować otwór pod spodem. No a niestety linka od zmiany biegów. Musiałem zastosować tutaj takie oto dwie podkładeczki, żeby po prostu, bo nawet jak wyregulowałem tą linkę, nie było w ogóle drugiego biegu. No więc musiałem taki zabieg zastosować. Wiem, że trochę wiocha, ale... No ale nie dało się, można powiedzieć, na chwilę obecną inaczej. Biegi są. Normalnie wysprzęgla, sprzęgło, wszystko fajnie. Nowa fajka, zapłonowa, kranik. Niestety musiałem wymienić, bo tamten, pomimo wyczyszczenia, sprawdzałem go w garażu, tak więc trzymał, a tutaj po prostu przepuszczał paliwo. Tak więc go wymieniłem. Co tu jeszcze? No i w sumie chyba tyle, jeszcze została elektryka do zrobienia. Ale mówię, raczej nie będę go molował, zostawię go tak jak jest. Mam WFM-kę fajnie zrobioną, Ogara 205. Tego po prostu tak zwanego złomka chyba zostawię w takim stanie po prostu jakim jest i będzie można się nim jeździć, przemieszczać gdzieś tutaj po jakichś bocznych drogach. Dyma puszcza dość srogiego i tu jest jeszcze przedmuch na kolanku, bo zamiast zalać setki na 5 litrów benzyny, zalałem 130 ml, żeby to po tym pierwszym uruchomieniu, na pierwszej jazdy, żeby miał po prostu więcej tego oleju, żeby to wszystko tam się lepiej ułożyło w silniku. No i co? No i w sumie tyle.
No i tak trochę jeżdżąc, wyszedł jeszcze jeden mankament. Okazało się, że wydech jest tak zalepiony nagarem, zatkany, że nie idzie go w ogóle odetkać, tak więc za pomocą młotka i kawałek pręta zbrojeniowego wywaliłem to całe sito, które jest w środku w sumiku. Komarek o wiele lepiej teraz przyspiesza, trzyma obroty, wkręca się lepiej na obroty, tak więc kupię po prostu jakiś tłumik używany w dobrym stanie, założę. No i powinno być wszystko w porządku. Byłoby na tyle dzisiejszego odcineczka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.